A to jest radio, czy to jest budzik? Co to jest budzik? Tego się nawet wyłączyć nie da. Teraz przyjdę. Szukam tego kanału, ale go nie widzę. Nie mogłeś tego trupa już wynieść. Na górze? Na górze. A dobra, wyłączyłem. Budzik. Bo on był w szufladzie. Powiem tak, drzwi niestety mamy niezabezpieczone, a ja nie wziąłem prześcieradeł, fuck me. Tu jedno okno też jest chyba niezabezpieczone. Takie drzwi tu zamknę, bo... Ale drzwi to trzeba zasłonić. W sensie zamknąłem, żeby tu raczej nie weszł na początek. Dobra, napiję się. Dobra. To był elektryczny zestaw do szycia. Może być. Wszelakie jedzenie będzie w jednej po prostu jakby szafce. No dobra, dobra, szefie. W sensie nie mówię, tylko jakby, nie? To... wiem. To tam sobie... To jakby co to strzelba do lodówki, nie? No, standardowo. No. Standardowo. Chyba, że będzie jakieś mrożone jedzenie, to wtedy do lodówki, bo no... Miejsce odrodzenia nie można przejąć. Czy ty zajęłeś ten dom? Nie. Znaczy, szczerze będę musiał zaraz zobaczyć, bo tak tego nie przejmowałem. No. Wygląda jakby był przejęty. W sensie, ja jedyne co, ty się zrespiłem i... A, zrespiłeś się tutaj? Mhm. A, tak, nie da się go przejąć. I tak sensie. Musimy znaleźć inny i tak. A, czyli będzie to trzeba poprzenosić. Mhm. Dobra, to... Niestety. Dobra. To tylko pójdę z materu, umyję i rzeczy i można. Dobra, spokojnie, no musimy się uzbroić jakoś delikatnie. Tak nie szalej. Dobra. W sensie też za niedługo trzeba chyba i spać, bo senność już wskakuje na trzeci poziom. Ja mam tylko niepokój do tego. Zaraz pójdą w ruch gazetki. Dziwnej treści. Ostatnio były. Ale nie zużyte. Adam prosił i nie wyprosił. No nie wyprosił. Kurwa, ty to jak rzeźnik wyglądasz. Ja już zobaczę, no. Tak zapytam, jak się siedzi, to coś się zmienia, czy... Nie, komfort. No, dobra. I odpoczywasz teoretycznie. Ale nie sądzę, żeby coś to robiło. Nadal mam nerwowość i niepokój. Teraz z gazet naczytam, że hu hu hu. No kurde, non stop ma problem. Czytam. Nie chcę mu to zejść. Mają postać niby odpoczywa, niby nie odpoczywa. Ale ty już śpisz, czy jak? Nie, w sensie możesz sobie na sofę prawym kliknąć i masz odpoczynek. A, w ten sposób. Tylko, że zmęczenie nic nie leci. Wyłącz telewizor, jak możesz. Ej, to ja go nie wyłączyłem. Ja go nie wyłączyłem. Już. Dobra, i możemy iść spać. To tak, światło trzeba powyłączać. A ja tu nie mogę nic klikać chyba. Możesz ty wyłączyć światło, czy nie? Okej. Wyłącz. No tu mogę. A tu nie mogę. Dobra, ja lecę już na górę, jakby co.
Tam były dwa łóżka? No, chyba nawet 3-4. Ja wyłączam, ten włącza. Dobra, ja będę miał mały pokoik. Zasuń zasłony. A czekaj, bo tu nie ma łóżka. Tu nie ma łóżka. Ale to ja już idę w sen i... Czekaj, ściągam zasłony. Tam, gdzie nie trzeba. A, tylko chwila, tylko jeszcze muszę polecić szybko coś zjeść, bo mi postać padnie. Nie padnie. No nie padnie, ale głód już mam. O, ciemnica. Zapalimy sobie światełko. Jest git. Ale moja postać ma jakiś syndrom sztokholmski chyba, naprawdę. Dlaczego? Cały czas ma nerwowość. I zadyszkę. Już jestem psychicznym wrakiem, mimo że czytam książki, no bez jaj. Papierosy. No tak. Ty też tak miałeś? Dobra, jest stres. Chodźmy spać. Dobra. Trzeba The Smoksan znaleźć. Następnego dnia możemy się przenieść albo do domku obok, który też jest duży. Najpierw cel priorytetowy, znaleźć papierosy. Bez tego nigdzie nie idę. Widzę czapacz. Znam jego ból. No to teraz widzisz, jak ja się czułem w pierwszej rozgrywce. Wiem. Doskonale wiem. Się to papierosy, to my znajdziemy podczas chodzenia po prostu. No wiem właśnie o tym. Dlatego mówię, że możemy wziąć, trochę poprzenosić tam, już zacząć sobie robić jakąś tymczasową jakąś bazę. I... Ja już łyknąłem tabletki uspokajające, bo jest źle ze mną. Chyba, że baza w tym domku, w którym robiliśmy wcześniej. Myślę, że nie. Włącz światło, bo ja tu nie mogę włączyć. Dobra. Piwo w puszce. Różne rzeczy sobie tu poodkładamy. Otwieracz wkładam. W sensie na pewno tu wkładamy, bo... Na razie tak. I tak się za niedługo zbieramy stąd. Najpierw papierochy. Kurwa, widać, że palacz. Byłeś sam taki, więc cicho tam. Pierwsza pomoc, to możemy odłożyć. Bandaż sobie tu włóżmy. Ten się już kurwa tłucze z nimi, ja pierdzielę, człowieku, uspokój się, agresywny ty. Bronisz ją. Sam się rzuca. Sam się rzuca. Szukuj zombiaki, może fajki będą miały. Nie wiem, sweter mam, chcesz? Sweter nie zapalę, nie zapalę swetra, idzie kolejny zombiak. Na pewno? Tak. Ja chcę fajki. Daj mi fajka, bo cię normalnie zaraz zbutuję. Cenzura. Czasopismo. Na cholerę ci czasopismo. Czemu nikt nie ma papierosów? Lekki wiatr. Temperatura odczuwalna jest o 5-10 stopni niższa. Tego perka nie widziałem wcześniej. No, też pierwsze widzę. Dobra, spokojnie. Lecę do domu obok. Może oni będą mieli. Papierochy? Może. Tylko się boję przychodzić, bo mi zaraz coś tu... To słabo było mieć krwawienie od razu. No, definitywnie słabo.
może bandaże mam i tak dalej. Moja postać jest tak wściekła, że ich z buta wszystkich bierze. Nie patrzy, że nie ma broni. Potrzebuję fajków i nie zawaham się użyć, znaczy użyć przemocy. Wchodzę do jakiegoś domu szukać. Naprawdę, użyję przemocy. Wezmę sobie prześcieradła, bandaże, tabletki nasenne, jakby ktoś ich potrzebował. O, to spoko. Muszę tylko radio wyłączyć. Puszek tam trochę mamy, to nie biorę. O, burger znalazłem, świetnie. Czasopismo elektronika numer 2 chyba bierzemy. Czasopisma zbieraj wszystkie. Biorę jedno, dwa nam nie będą potrzebne. Stolarstwo tam pierwszy brać, bo ty się w to bawisz. Mamy chyba już stolarstwo tam pierwsze. Jakieś krzyki słyszę? No, też słyszałem. Nie wiem, czy to zombie, czy to... Tak jakby człowiek. No, wiem, tylko właśnie nie znałem się, czy to... Rewolwer. Szkoda, że i tak go zbytnio nie używamy. No i nie użyjemy, dopóki amunicji nie znajdziemy. No ja amunicję mam tylko za z tego. Wezmę sobie młotek, tak na przyszłość. O, znalazłeś? Mhm. Ja deski sobie znalazłem. Dobra, wezmę sobie. Fajki, kurwa, dajcie fajki. Nie, nie mam fajek. Bandaż, na co mi bandaż? Bandaża nie zapalę. Chcesz coś na nerwowość? Bo w sumie mam... Papierosy. Ja w sensie mam kasetę VHS, to... Na co mi twoja kaseta VHS? Ja chcę fajka. Chyba widać. Nie wiem, czy mi nie ściągnął tego filmu za coś takiego, ale okej. Jestem bardzo nerwowy. Jeszcze moja postać sobie w kulki leci. Nie umie wchodzić normalnie po podróżkach. Pot na dłoniach, strach. Dobra, będę niektóre Byłeś rzeczy... w domu naprzeciwko, czy nie? Czekaj, zależy... A, jesteś od... właśnie w nim, dobra. Niektóre rzeczy przekładam do torby z Biedronki, takiej super. O, można, można. No i odcinek usunięty. Zachciało mu się perki na palenie. Serio, ta postać się zrobiła agresywna. Torba foliowa, po co mi to? Co potrzebne, wzięte. I już sobie schodzę. Trochę mnie tu goni. Gdzie ty jesteś? Na domek ty... dalej. A, postanowiłeś sobie ulicę trochę obejrzeć. Tak, i chyba za bardzo. Won, ja to... dobra, bez broni nie mam szans z nimi. Ja to wolałem sobie okno otworzyć. Wejść. Chodź, okno sobie otwórz przy mnie, teraz mnie goni dużo. Papierosy! Daj te papierosy, gnoje. Znaczy jest torebko z Biedronki. Prawie mnie ugryzł.
ratujesz mi dupę. Potem jeszcze jedna stała. Może. Dobra, bite. Szukaj papierosów. Mam papierosy! Znalazł. Tylko zapalniczkę. A masz zapalniczkę? Gdzieś mam. Szukaj. Ja chcę zapalarkę. Ja ci nawet będę tu defował przed hordą, tylko błagam. Fajki. O, dobra, czekaj. Wyrzucę ci tutaj na ziemi leży. O, panie. Bierę. Zapal. Uuu. Spokój, ducho. Dobra, teraz do bazy, bo muszę te rzeczy poodkładać. Od razu strach i stres i wszystko związane z tym wszystkim. Poczekaj, zobacz, czy samochód jest. Nie, ale wiem, że tu może być teoretycznie kluczyk. W sensie to zobacz, a ja lecę do bazy, okej? Okay? A, dobra. Bo obciążenie mam jakieś... Żadnej sensownej broni jeszcze nie znalazłem. Nic. Ja tylko czekam, aż te krzaki mi w końcu krwawie nie dadzą. Bo to są wietnamskie krzaki. Gryzą i gryzą i gryzą. Klej nożyczki. Ile ja się rano od nich nabawiłem na tamtym sejwie. Oj, mało. 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 Padłem chyba z 10. Od samych krzaków z dwa razy. Antybiotyki mam. Dużo medykamentów. Dobra, leki odkładam do szafki w łazience. O, panie aktor. Tyle leków, to naprawdę już dawno nie mieliśmy. Roboty tyle będzie z tym, że korzystać, póki można. Czyli nie za długo. No, bo jak nam odetną, to już nie będzie. Bandaże i madło chirurgiczne na razie mi są niepotrzebne. Mam prześcieradło, bo zawieszam trochę na okna. Dobra. Ja pozdejmuję zasłony stąd. Jest toaleta. Napij się, napełnij wszystko. Tylko nie z kibla jak ostatnio. Byłoby miło. A tu są schody. Dobra, zasłoniłem główne drzwi. Uh-huh. Czyli w sumie już wszystkie okna, jakie mamy tu w domu na dole. Została jeszcze chyba góra. No to akurat ja przyniosę. Mam młotek. To wezmę, rozmontuję tutaj trochę. Ty sobie tym razem radzisz lepiej niż ja. No, prawie. Właśnie z naciskiem na tym razem. Nie, już nie przesadzaj. No wcześniej to ile? To było w ogóle... Jak ciebie nie było, to poszedłem sobie do sklepu, nie? No. Miałem sobie ubrania ogarnąć. Nie, chuj, zabili mnie. W trakcie drogi. Klucz do rur. W końcu coś ciekawego. Mam pistolet, mam naboje. Korzystać. Mhm. A potem umrzeć szybko. Mój główny cel w tej grze. Kurde, nie ma niestety kluczyków. Pończochy znalazłem, chcesz? Nie, dzięki. Może Deviko będzie chciał. Bo sali. Sali to na pewno, ale Deviko może. No muszą być tu te kluczyki, no. Jakby coś rozmontowuje stół, krzesło. Rób.
Próbuję nam drugi samochód ogarnąć. Mnie dziwi jedna rzecz, nie? No. Moja postać jest ciemna, ale aktor. Nie ma. Ja ci tylko przypominam, że nagrywam odcinek. Tak na zaś ci tylko mówię. Ale nie ma czapki. A miałem czapkę wcześniej. A teraz ma czapkę, czy nie ma? Nie ma. Nie ma czapki. Ale ogólnie miałeś czapkę? No, tylko rude włosy ma. A. Takie kompozycyjne. Dobra, rozumiem, nie tłumacz się. Chociaż już się dobija? Fajnie, gdybym mógł jeszcze jakieś sensowne deski dostać z tego. Nie ma kluczyków. Trudno. Dobra, wracam do bazy. Tak już mnie zmęczenie bierze. O, gwoździe. Dobra, może być. Wiem, że później będzie ich dużo, ale aktualnie jest ok. Dobra, mówiłeś, że wszędzie zasłonięte, tak? A właśnie, że nie wszędzie, na dole jeszcze tu masz niezasłonięte. Koło kanapy. A, to widocznie tam nie spojrzałem. Teraz już mamy zasłonięte, teraz możemy już mieć światło. A co chodzi z szansą 17? Z czym? Szansą. A to przy rozmontowywaniu... Że odzyskasz chyba część przedmiotów, wiesz? No to mam małą szansę na zdobycie desek z samych krzeseł. Tutaj jest zasłonięty, dobra. Gwoźdź idzie, tak fajnie. Lol, tu też był klucz do rury, nic mi nie mówiłeś? I to był tam jakiś klucz do rur. No. To oszukista. Warto wiedzieć. A jaka szansa jest do stołu? 15. No to cholery. Czekaj, jak ty zaskoczyłeś? Nie zaskoczyłem. A to u mnie było, że... Możliwe, że był lag. Nie, już myślałem, że będzie dobrze, nie, gwoździe. Gdzie tu mówiłeś, że leki są? Leki w gabinetce tutaj. A, okej. Okay. No logiczne. Dobra, tasak, piłę sobie, przestaję używać, okej. Okay. Dobra, już wróciliśmy. Ja jeszcze to będzie takie delikatne cięcie. No więc się nie przejmuj. Jakoś to połączę. Dobra, tutaj jakbyś chciał, to leży pistolet. Ale ja mam ten pistolet, naprawdę dużo mam tych rzeczy tam z pistoletami, a mi pistolet nie jest potrzebny, bo tylko sprowadzimy sobie chaos. Wiem, tylko mówię o ewentualności. Ja nawet nie przyjmuję takiej ewentualności. Antybiotyki też mamy. Mamy sporo rzeczy od przeciwbólowych, uspokajających, dezynfekcji, więc spoko. Ja tylko szybko książkę przeczytam i trzeba już spać, bo stamina źle i okej. Okay. Masz młotek i gwoździe? Weź mi podrzuć, jak możesz. Czekaj, gwoździe. To ja masz... zabezpieczę drzwi z boku. To masz gwoździe i zabezpiecz. Ja tylko pytanie, tylnie czy przednie robimy? Wiesz co, myślę, że tylnie zabarykadujemy. Dałeś mi ten młotek? Młotek? Czekaj, zobaczę, bo ja nie wiem, czy ja go przypadkiem tu nie mam. Bo wyrzuciłeś mi futerał na pistolet, nie wiem po co. Czekaj, nie, wyrzuciłem ci też gwoździe. No tak, ale futerał na pistolet też. Nie, futerał na pistolet to wyrzuciłem... Wiesz co, tu zabarykaduję.
Dobra. Chyba tak. Nie wiem czemu, ale tylko pojedynczo tak walną. Chyba, że czegoś nie mam. Chyba, że czegoś nie mam. Dobra, jak widzę, już czekam na górze, jakby śpię, nie? Od razu przednie okno też zabarykaduję. Okej. Zresztą wiesz co, nie, to nie ma sensu. Czy tak zmieniamy bazę? To stracimy jedną deskę w sumie. Dobra, idę ja spać. Do której? Do 18? Budzik. Gdzieś. Ten sam pewnie. Da się go wyłączyć? Właśnie nie wiem. No Misan niby zniknął, więc... Jakby, nie wiem, czy budzik da się tak wyłączyć, żeby weź go on... wyrzuć. Nie da się go tylko nastawić. Najlepiej to No było. Da się. Jak klikasz nastaw budzik, da się go wyłączyć. Da się. Tak, był na 15:59. To spać teraz nie można. No nie, no już nas obudził. Ale zmęczony jesteś nadal, czy nie? No to git. To co, biegniemy dalej, dobra, eksplorować. Raczej tak. To wyrzucę. Myślę, czy może... Może do odzieżowego polecenia jakiś przydatna ochrona. Tu jest gdzieś odzieżowy blisko? Obok medycznego. A. Nie bawię się tu w skradanie, bo nie ma... W sumie zbytnio po co teraz? No, jak się nie boisz, to spoko. Ja tam się na razie boję. Trzeba zacząć szukać sobie jakiegoś normalnego miejsca do rozbudowy. Razu mówię, ugryzienie dostalnie, dlatego że się nie bałem. Aha, rozumiem. Tylko animacja, w sensie... Tok, 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 jasne. Wyrastałem przed nim, przecież go kochałem. Dobra, ale bandaż mam to już. Mamy jakiś dezynfekujący? Mamy tego z cholery. Jak wrócę, to... sobie tym dezynfekującym przeczyszczę. Puszkę na razie, śmietnik zostawiam za sobą. Ej, słuchaj, będziesz mógł ten kawałek tutaj wyciąć, czy tak niezbyt? Jaki kawałek wyciąć? W sensie, bo chciałem powiedzieć, czy możesz sprawdzić, czy mnie jakoś nie przerywał, bo tak lekko mikrofon ruszyłem. A to nie było słychać tego nawet? To... Nie, w sensie wiesz, bo jakby tutaj niby słyszysz ok, ale tam nie wiem, czy jakoś inaczej wykrywa. Nie, nie, nie. Wszystko co słyszę ja, to się nagrywa. Więc na luzie. Taki problem to nie problem. A ten zielony to jest ten... To jest sklep.